Proszę na Pani Sekretarz. Regionalna Izba Obrachunkowa ustaliła nam budżet, w którym przewidziała, że uzyskamy, on się równoważy tylko w takim momencie, jeśli uzyskamy dochody majątkowe, czyli ze sprzedaży mieszkań, działek, 480 tysięcy. Tylko wtedy on jest zrównoważony. To taka pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest to, że ustaliła nam ten budżet przy planach subwencji. Subwencja okazała się niższa o 105 042 zł i tą uchwałą dopasowujemy budżet, żeby się równoważył zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Po stronie dochodów przyjęliśmy to wszystko, co było możliwe i co się zdarzyło do marcu, żeby móc nie odejmować 105 tysięcy, tylko 70 kilka. Po stronie dochodów przyjmujemy też tą uchwałą dotację na zakup nowości wydawniczych, na dożywianie, na wypłatę dodatków energetycznych, na koszty świadczenia za życiem, a odejmujemy oczywiście subwencje. I jeśli coś odejmujemy po stronie dochodów, to samo musimy odjąć po stronie wydatków, aby dalej zrównoważyć budżet, bo w innym wypadku będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Więc przesuwamy... Na który nie ma zgody rady. Przesuwamy w paragrafach tak, aby znalazły się kwoty w tych paragrafach, w których istnieją wydatki. Już istnieją, czyli są podpisane umowy, ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa dość tak rygorystycznie potraktowała niektóre paragrafy jak materiały i wyposażenie, usługi i remonty. Najczęściej poucinali w tych paragrafach. Ucięli na przykład też w szkole paragraf, gdzie istnieje umowa zlecenie. I teraz tą uchwałą przesuwamy te pieniądze, żeby były, żeby było z czego zapłacić, ponieważ nie możemy wydawać z paragrafów, których nie ma. Nieopłacenie niektórych faktur będzie skutkowało dodatkowymi kosztami, czyli narastaniem odsetek. To, co już mówiłam na komisjach, potrzebne są też pieniądze choćby na trzynastki w stołówkach, tą uchwałą też to robimy. Dobrze, dziękuję. Ja zanim Państwo Radni zajmą głos, ja mam do dyrektorów placówek oświatowych, czy w tym temacie mają Państwo coś do powiedzenia w sprawie zmian w budżecie, bo wiem, że tam jakieś pieniądze zostały przesunięte z Waszych budżetów. Panie Burzano? Pierwsze na obierze. Proszę bardzo. Przesunięcia były. Dalej funkcjonujemy. Pani Stachnik twierdzi, że o pieniędzy wystarczy na zamówienie. Na remont nie mamy, remontować nie będziemy. Dobrze, czy Pani radę, Pani Przeszkola? Tak, u mnie chciałam właśnie odpowiedzieć o tej sytuacji trzynastki, której zabrakło. Faktem, że nie są to wielkie pieniądze, które zabrakło, niemniej jednak na danym paragrafie ich nie było. I w tym momencie dzisiaj doszło do przekroczenia budżetu. Jest to bardzo niebezpieczna sprawa, jeżeli Państwo dzisiaj nie podejmą uchwały. Co się liczy? Państwo nie podejmą uchwały, a ja pójdę na komisję budżetową, gdzie mogę nawet zapłacić 5 tysięcy złotych. Na dyscyplinę finansów. Przepraszam bardzo, właśnie. No, w związku z tym, jeżeli są jakieś, nie wiem, rozterki czy tak dalej, proszę cząstkowo, ale proszę bardzo Państwa o to, żeby przegłosować, żeby można było spokojnie przynajmniej tu w tym momencie żyć. Jeżeli chodzi o te przesunięcia, o których mówi Pani Skarbnik wcześniej, to byliśmy na spotkaniu z Panem Burmistrzem, żeby jakoś gdzieś tam wyszukać, wysupłać nie pieniędzy, które ewentualnie trzeba będzie przesunąć. Ale tak jak tutaj Bożenka mówiła, były to tylko na papierze, ponieważ póki nie będzie
uchwalona, tak, uchwalony budżet, to w ogóle nic nie można przecież ruszyć. I rzeczywiście są różne sytuacje. No są, że macie Państwo przecież dokumentację i widać dokładnie, gdzie są małe, a gdzie są duże. Ja na przykład nie martwię się w tej chwili o pobory, bo rzeczywiście my w tym roku żeśmy zaplanowali nie tylko myśleliśmy o podwyżce, tak, dla pracowników niepedagogicznych, którzy już przez od wielu lat nie mieli tej podwyżki, więc bardzo chcieliśmy. Nie wiem, co będzie, jak to wyjdzie, ponieważ 20 marca ukazała się już ustawa, zarządzenie o podwyżkach dla nauczycieli. Fakt, że to są tylko 50 zł tak brutto z dodatkami, ale trzeba te podwyżki wypłacić nauczycielom. Także jeszcze raz myślę, że będziemy musieli z panią skarbnik pochylić się nad tym paragrafem i jeszcze przeanalizować, czy rzeczywiście będzie wszystko dobrze. Bo chcieliśmy przesunięcia zrobić właśnie z tego na drugi paragraf. No. Ale do tego musimy wrócić, ponieważ to są ludzie, którym się należą. To jest tak samo, jak oni wykonują dla nas pracę, bardzo dobrze wykonują, tak samo my musimy dla nich wykonać to, co do nas należy, czyli po prostu... Dobra, dziękuję Pani Dyrektorze. Pani Dyrektor, ja widzę w paragrafie 40-40 zmniejszenie o 6000 trzynastki, a Pani mówi, że brakuje trzynastki. Coś tu nie rozumiem. Przepraszam bardzo, mówimy o stołówkach. Mówimy o stołówkach. 1060 zł. Tak. Tak, 1170 chyba 2 czy tam 3. 1060 zł. Nie, ja mam tutaj. Zwiększenie. 10 183,74 grosze, a my mieliśmy tylko 10 tysięcy, czyli trzeba zwiększyć te 100. Bo my 180 mamy razem. No. Tu jest i szkoła, i przedszkole. No, to tam wy macie, ja mam tu swoją stołówkę i dla mnie niecałe 200 zł. Ale ja tutaj cały czas byłam rozmowa o stołówce, od samego początku. Panie dyrektorze gimnazjum, czy u pana też występuje problem jakiś pieniędzmi, które musiał pan oddać trochę tu? Tak, trochę musiałem. W chwili obecnej nie jestem w stanie stwierdzić tego, czy do końca roku nie zabraknie, bo nie ma możliwości przewidzenia, jaka będzie zima od listopada, czy nie nastąpią awarie w systemie grzewczym, czy jakiekolwiek inne wymagające wkładu pieniędzy, bo wszystkie pozostałe wydatki pozapłacowymi są zerowe. Także nie ma takich rezerw, żeby na przykład wymienić piec czy coś innego zrobić. Wszystkie urządzenia mają po kilkadziesiąt lat. To są ponad 20-letnie rzeczy. Jeżeli nic nie będzie, starczy. Jak coś wypadnie, no to wtedy będzie problem. A budżet pan już został zmniejszony w stosunku do tego? Tak. Zmniejszony. Tak. Rozumiem. W MOPS-ie również sytuacja pani kierownik jest. To znaczy u mnie został bardzo dużo zmniejszony, bo został zmniejszony o 60 tysięcy na płaca. Także nie mam na dwa etaty. Znaczy na razie jeszcze funkcjonujemy, już jeden pracownik odszedł, bo miał umowę na czas określony, więc przedłużyć nie mogą. Nie mam pracownika socjalnego już obecnie jednego. Oprócz tego nie starczy mi, jeżeli nie zmieni się sytuacja, na wypłatę do końca roku. Bo 60 tysięcy na płacę, no to jest bardzo dużo. Dobrze, rozumiemy. Czyli teraz proszę bardzo, proszę Państwa radnych. Proszę. Odnośnie zmian, wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, tylko cały czas się mówi o braku na płacach, o zwolnieniach, że będą zwolnienia, burmistrz będzie zwalniał, a tu się z płac w szkole podstawowej się zmniejsza 5 tysięcy, w przedszkolu 22 tysiące mniej na płacach, w gimnazjum 16 tysięcy mniej. Tak, po prostu pomniejszają wasz budżet. O 6 tysięcy, przedszkole 22, szkoła 5 tysięcy. Takie zmiany dostaliśmy. Paragraf 40.10, zmniejszenie płac. I jaka jest konkluzja? I w stołówkach szkolnych 40.10, 4 tysiące. Obawiamy się, że cały czas się mówi o zwolnieniach. Są to duże kwoty, dlatego tylko gdyby nie było to płac, byśmy się zgodzili, ale nie będziemy się podpisywali pod zwolnieniami. Ponadto, Szanowni Państwo, szkoła, szkoła w wykonaniu za 2016 rok, ogółem na razie budżet mówię,
3 396 443 97. Burmistrz, propozycja burmistrza 468 393,22. RIO przyznało 3 824 981. 428 571 więcej. W tym paragraf 4600 330 tysięcy na spłatę zadłużenia i jeszcze zostaje około 100 tysięcy. Przedszkole, wykonanie 1 361 140,08, propozycja burmistrza 2 987 183,12. RIO przyznało 2 333 075, w stosunku do wykonania ubiegłego roku plus 971 935, na szkołę plus 428 było, przepraszam, nie podałam, że to 527. Gimnazjum. Gimnazjum 1 974 829 21 wykonanie. Propozycja burmistrza 2 288 440 16. Ustaliło 2 070 147 plus 95 317,80 więcej w stosunku do wykonania. To na płacach akurat się skupili. Na ogólnym budżecie, teraz na płacach przedstawię. Płace. Szkoła. Wykonanie 1 753 359,58. Plan burmistrza 1 847 425. RIO przyznało 1 847 425, czyli w stosunku do wykonania 94 tysiące więcej. Przedszkole. Też 804 razem 707 095,66. Plan burmistrza 742 270, przedstawiony do RIO. RIO przyznało 742 279 plus 35 174, więcej niż wykonanie. Gimnazja. Jaka jest teza? 1 058 155,46, przedstawiam, żeby nie mówiono, że po prostu mało. Ale co pani przedstawia? Plan burmistrza 1 160 283, RIO przyznało 1 160 283, więcej w stosunku do wykonania ubiegłego roku 102 tysiące. Nie rozumiem, dlaczego jest taka panika, że brakuje na płace. No chwileczkę, jeszcze raz mogę? No, proszę bardzo. Właśnie cały czas trzymam to przed sobą i teraz mówimy o płacach. No. Rzeczywiście, do przedszkola razem 2900, to przepraszam, 2900 to nie moje przedszkole, moje jest 1 300 000. No razem, ale ja bym chciała mówić o moim przedszkolu, bo jestem przedstawicielem przedszkola miejskiego. Bardzo. I chciałabym powiedzieć o moim przedszkolu. I rzeczywiście to, co pani tutaj mówiła, jest prawdą. Prawdą jest taką, że w przedszkolu, oprócz stołówki, płacy trzynastki na stołówce, RIO nic nie odcięło. Ja jestem bardzo szczęśliwa. I to, co pani tutaj czytała, pani radna, 742 tysiące i 742 tysiące zostały. I tam nie ma żadnych plus 35 tysięcy. Ja tutaj przed sobą nie mam, mogę ja mówię, od razu pokazać. I uważam, jak rozdzielony budżet, nie wiem, na stołówki, w każdym razie nie wpłynęło mniej z RIO. Na stołówce dla mnie brakuje 178,78 zł. Proszę bardzo, żeby to przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o inne rzeczy, damy radę. Oddałam remonty, oddałam tego spokojnie. I tak jak napisałam w piśmie tutaj do pana burmistrza, nie zatrzyma do pracy przedszkola. Może trochę obniżyć nasze roty, ale nie zatrzyma. Natomiast jeżeli chodzi o trzynastki na stołówce, uprzejmie proszę, bo taka jest prawda. Proszę bardzo, ja mam dokumentację tutaj. Dobrze, i pani radno, rozumiemy. Rozumiemy. Ale ja chcę, żebyście państwo zrozumieli i żeby to, przepraszam bardzo. Tylko my mamy do zestawienia. Tak, bo przynajmniej pani skarbnik taki dała, z tego czytamy. Nie, ja mówię o tym, co dzisiaj zostało wypłacone. Zostały wypłacone 10 183 75, podczas kiedy na stołówce na trzynastkach mam tylko 10 tysięcy. My nie dostaliśmy inaczej, może powiedzieć pani radę. No ale 1068, 1060, 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
prosiłam o tą jedną rzecz i to wszystko. Rozumiemy to. W związku z przedstawionymi liczbami budżety placówek oświatowych nie zmniejszyły się w ogóle w stosunku do wykonania roku ubiegłego. Czyli tu nie można straszyć kogoś zwolnieniami, czy coś, bo zapewnione są pieniądze na płace i tak dalej. Urząd Miasta również utrzymał wykonanie budżetu na poziomie ubiegłego roku razem z ZEAS-em. Te 207 tysięcy więcej dostanę to, bo rozumiem, że ZEAS Ale bardzo króciutko. Jeszcze chciałam tylko właśnie skomentować, żeby to było wiadome, że w przedszkolu nie było mowy o żadnych zwolnieniach. Tak samo w szkole, wśród nauczycieli, wśród tych nie ma mowy o zwolnieniach. Owszem, były dyskusje na temat dług i... Ale ci proszę. Były dyskusje z panem burmistrzem, rozmowę miałam na temat kuchni, co zrobimy, może będzie, może się kuchnię zlikwiduje, ale to tylko może, bo jeżeli przyjdzie jeszcze żłobek, to ja uważam, że kuchnia będzie jak najbardziej tam dla nas potrzebna. I nie było żadnych rozmów na temat tego, że pani musi przygotować mi w tej chwili kogoś do zwolnień. Więc tu w przedszkolu my jesteśmy na razie bezpieczni, spokojni, ja nawet nie robię jakiejś paniki i zebrę, kogo ja tutaj widzę, a kogo nie widzę. Dobrze. Budżet pani wystarczy, że nie będzie, że budżet... Mam nadzieję, że tak. Nie mam nadziei. Wystarczy pani? Tak, oprócz tej znacznastkę. 1060 zł ogólnie, także nie wiem tam, jak tam pani przynosi. My mamy do zmian 1060 zł na plus. Bo tyle brakuje. No i tyle brakuje, więc o takiej mówimy. Ja o innej nie mam. Jeśli nie, proszę mi informację szerszą. Ale to ja tu wszystko widać, że na płacach w Urzędzie Miasta nic się nie zmieniło, a burmistrz ogłasza wszędzie wobec we wszystkich mediach, że zwolni 9 osób, bo w wrześniu zabraknie pieniędzy. Także myślę, że to daje dużo do myślenia, chyba że ma zamiar tak podnieść płacę, że we wrześniu się skończy budżet, ale póki co pieniądze są takie same jak w tamtym roku. Ale chciałbym czego innego się nawiązać, że jestem przeciwko zmian w budżecie, głównie dlatego, że punkt 9 upoważnia burmistrza do zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Punkt 2 zaciąganie zobowiązań z tytułu tych umów. Jeszcze punkt 3 jest, że przekazanie uprawnień jednostkom kredytacyjnym zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia nie działalności, tylko ciągłości działania miasta. Także szkoły mogą zaciągać kredyty na działanie miasta. Czyli to jest tak naprawdę przeciwny zapewnieniu ciągłości działania miasta. Jestem przeciwny zadłużaniu miasta. I jeszcze przez jedną osobę, przez pana dokładnie. Jestem przeciwny zadłużaniu miasta i dlatego, że jestem osobą przeciwną. Czy pani skarbnik mogłaby do tego stosować? Co pan radny przedstawił? Uchwałę można przyjąć bez tych punktów, które są sporne, jeśli nie pasują. O zadłużeniu nie ma mowy, bo jest mowa o krótkotrwałym tylko 200 tysiącach. Nie ma takiego sformułowania, proszę pani. Panie skarbnik, nie ma takiego sformułowania? Zaciąganie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 tysięcy złotych. No to jest, prawda? Przejściowego deficytu w kwocie 200 tysięcy złotych. Czyli tak samo jak było w poprzednich latach. No to jak jest potrzebny, to nie tam zostanie. A dalsze punkty? To zaciąganie zobowiązań z tego umów. Niech pani coś powie na ten temat, też dla radnych. Punkt trzeci, drugi i trzeci. Jak brzmi pytanie, panie przewodniczący? Na czym polegają te właśnie zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym, w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta, które wynika odnośnie wyrażające poza rok kalendarzowy. Dobrze.
Reasumując, to burmistrz mógłby wziąć kredytów ile chce i na każdą sumę, która na szczęście mamy świetną komisję rewizyjną, nie złapie burmistrza. Do każdego punktu. W tej chwili nad komisją nie debatujemy, są inne punkty, więc proszę się powstrzymać bez przerwy o komentarzy. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, proszę, nie wiem, głos pan zawsze może powiedzieć, nie ma problemu, ja proszę nie przerywać. Czy są konkretne wnioski do zmian w budżecie? Proszę. Pani skarbnik bardzo słusznie powiedziała, że zastanówmy się nad tym, żeby przegłosować budżet, ale bez tych punktów spornych. To jest bardzo dobra uwaga. No to zacznijmy pracować. Jakie wnioski są z pracy na komisji budżetowej, to zacznijcie teraz. Tak. To z tych poszło. Czy są wnioski w sprawie odrzucenia jakichś punktów spornych w sprawie uchwały budżetowej? Proszę bardzo. Które mogę być sporne? Znaczy, tak jak tutaj z panią mecenas dyskutujemy, no to są zapisy z uchwał budżetowych, które są z roku na rok i to jakoś nie jest żadne zobowiązanie, bo żeby burmistrz mógł wystąpić o jakikolwiek kredyt, to i tak musicie zgodę wyrazić. To po co ta uchwała jest, skoro musimy zgodę wyrazić? Upoważniacie burmistrza, pierwsze słowo, upoważniacie burmistrza do. To po co robić uchwałę, która... Bo gdyby były jakieś niepewne wpływy, pojawiła się jakaś nadzwyczajna sytuacja albo cokolwiek innego, to w roku budżetowym, żeby burmistrz mógł skorzystać i na przykład ludziom zapłacić na kredyt, czekając na jakieś pieniądze, które przyjdą, to potrzebuje waszej zgody. Ponieważ tak Polska jest urządzona, że sprzedaż gruntu i kredyty to jest wasza wyłączna kompetencja, czego nie mogło zrobić RIO. Czy są jakieś wnioski do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie miasta Sejny na rok 2017? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Cztery. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wykonanie uchwały w budżecie burmistrza wyprawa ochrony życia z dniem podjęcia podlega publikacji w dzienniku rządowym. Kolejnym punktem porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Sejny do nowego ustroju szkolnego. Proszę Państwa, i tutaj zanim pan burmistrz powie na ten temat, to może mam obowiązek poczytania opinii kuratora, podlaskiego kuratora oświaty. Nie może, tylko na pewno. I proszę Państwa, podlaski kurator oświaty, opinia dotycząca uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe na terenie miasta Sejny. Działając na podstawie artykułu 208, 2 i 3, w związku z artykułem 206 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawy Prawo Oświatowe po rozpatrzeniu wniosku burmistrza miasta Sejny z dnia 16 lutego 2017 roku doręczonego w dniu 16 lutego uzupełnionego dnia 28 lutego 2017 pozytywnie opiniuje uchwałę nr 37/170/17 Rady Miasta Sejny z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze miasta Sejny do nowego ustroju szkolnego w zakresie. 1. Plan sieci publicznej szkoły i publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Sejny, a także granic obwodu publicznej szkoły podstawowej mającej siedzibę na terenie miasta prowadzonej przez miasto Sejny na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019. 2. Plan sieci prowadzonych przez miasto Sejny klas publicznego gimnazjum prowadzonego szkoły podstawowej oraz granic obwodu klas dotychczasowego gimnazjum mającego siedzibę na obszarze miasta prowadzonego przez miasto Sejny na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019. Uzasadnienie. Burmistrz miasta Sejny działając na podstawie artykułu 208 ustęp 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe
Wystąpił do polskiego kuratora oświaty z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej uchwały 37 na 117 Rady Miasta z 13 lutego 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum mających siedzibę na obszarze miasta Sejny do nowego ustroju szkolnego. Wniosek zawiera informacje dotyczące aktualnej sieci szkół podstawowych i gimnazjum, przedplanowaną zmianą ustroju szkolnego oraz planowanych zmian w sieci publicznych szkół. Wniosek zawiera ponadto informacje dotyczące odległości z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, czasu dojazdu z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, zmianowości, miejsca realizacji obowiązku szkolnego, liczby uczniów w szkole po zmianie, sytuacji nauczycieli w szkole po zmianie. Określono również miejsce realizacji obowiązku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej klas dotychczasowego gimnazjum. Podlaski kurator oświaty ustalił i zważył, co następuje. Po pierwsze, plan sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez miasto Sejny, a także granice obwodu publicznego, publicznej szkoły podstawowej, przepraszam, mającej siedzibę na obszarze miasta, prowadzonej przez miasto Sejny na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 jest zgodny z prawem i zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego. Po dwa. Plan sieci prowadzonych przez miasto Sejny klas dotychczasowego publicznego gimnazjum oraz granic obwodu klas dotychczasowego gimnazjum mającego siedzibę na obszarze miasta prowadzonego przez miasto Sejny na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 jest zgodny z prawem i zapewnia możliwość realizacji obowiązku szkolnego. Mając powyższe na uwadze, wydanie przedmiotowej opinii jest uzasadnione. Opinia podlaskiego kuratora oświaty jest wiążąca, nie służy od niej zażalenie. Na opinię służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Białymstoku 30 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem podlaskiego kuratora oświaty. To Państwo radni otrzymali to. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu, teraz celem wprowadzenia do słowa do uchwały. No, mamy katalog aktów do przyjęcia. Radni otrzymali tę treść i proszę o przegłosowanie w takim kształcie, jak otrzymali. Proszę bardzo, czy pytania? Proszę. Ja mam pytanie. Panie Burmistrzu, czy z kuratorium oświaty była dyskutowana, była proponowana jakiś inny wariant dostosowania obecnej sieci do zmian? Jakim hipotetycznie ten wariant miałby być? Ja właśnie zadałem pytanie o sytuację, jedyny możliwy do zastosowania był przekonsultowany i taki był konsultowany. Czyli innego pomysłu z kuratorem oświaty pan burmistrz nie rozpatrywał. No, jaki hipotetyczny on miałby być? No, ale to ja pana burmistrza pytam. Ja zadam pytanie. Czy ja tak, czy pytam pana, żeby pana lepiej zrozumieć. Ale to nie pan burmistrz nie odbudujemy. Czy pan o innym systemie rozwiązania odpowiedział? Sytuację miasta w taki sposób, że to jest najlepszy. Dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania do tego tematu? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. To pani i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum mających siedzibę na obszarze miasta Sejny do nowego ustroju szkolnego. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Dwóch nauczycieli, panie burmistrzu. Kto się wstrzymał? Trzy. Dziękuję. Mają prawo do własnego zdania. Radny. Ten nawet nie zbiorze, poszedł biurowym, więc tym bardziej. Że przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Sejny oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości i wprowadzania pobrania i wykorzystywania. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Pani skarbnik, proszę. Tutaj zmieniamy to, co zarzucił nam wojewoda w artykule 3 ustęp 7. Napisaliśmy 50% wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych. Wojewoda chce, żeby to brzmiało 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. Tylko taka jest zmiana w stosunku do poprzedniej wersji. Który pani skarbnik mówi artykule? 3 ustęp 7. Ale w uchwale nie mamy tego. My mamy w uchwale numer 32 Rady Miasta z udzielenia rozliczenia dotacji, kontroli
Prowadzę się na studium w podstawie prawnej, skreślę się tam, proszę z tej oświaty i paragraf 3, a jest z tym uprawnieniem, nie publicznym szkołom, o uprawnieniach szkół publicznych wymienionych przysługuje dotacja dla każdego ucznia. Tak. Co najmniej to o to chodziło, tak? Proszę bardzo.